Cześć, tu Gorigon, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w cywilizację z naszym specjalnym gościem. Małgosią. Małgosią. No właśnie. Niby strasznie dziwnie mówicie sobie w trzeciej osobie po prostu. I dlatego okay, to musimy przemyśleć w takim razie intro. No dobra, to co, szybkie podsumowanie tego, co się działo do tej pory. Zdobyliśmy Sztokholm. A teraz odpieramy od odcinka ataki Haralda, który ma karawele i inne frygaty i tak dalej. Ale powoli chyba udaje nam się tak naprawdę stanąć na nogi. No dobra, ale bez ociągania się, bo planujemy strasznie nam zawsze nam wychodzi tak, że strasznie przedłużamy te tury. To przyjemność. No. Ciśniemy dalej. No, czekamy, Kolejna tura, czekamy, niech się mieli. A, dzisiaj ja mam słuchawki, także ja będę reagował na dźwięki różne, ale dziwnie się gra z dźwiękiem. No, wow, tutaj się jeszcze pojawił ten typek. Uciekajmy. Póki czas. Tak. On nas dopadnie. Czy uważasz, że tam przez rzekę i w tym lasku się ukryć? Tu? Może. Może nas zobaczy, może nas zobaczy. No zbudujmy tą agencję wywiadu. Agencja wywiadu, dobra. Myślę, że nie wiem, czy może musisz troszkę głośniej mówić. Wydaje mi się również, że no, trzeba już zacząć tak eksplorować tym. No, tylko niech on się trochę podleczy. No w tej chwili to jesteśmy wystawieni, no właśnie, bo tutaj był wystawiony. Niech on się leczy. Tutaj poczekajmy. To jest nasza kwadriemka. Zobaczymy, już nie możemy odbudować murów. Czy to nie jest ten moment? A to jak za turę nam się wybuduje? Tak, ale zobaczmy, bo czy to już się pojawiło? Jeszcze nie. Nie. 3 tury chyba muszą minąć. Tak. Co tylko znaczy, że strasznie długo nam zajmują te tury. Tu mamy plus 4 produkcji, wyśmienicie. To co, przesuńmy się bliżej. Będziemy niedługo z was robić muszkieterów. To jest myślałem, że powiesz mięso armatnie. Nie, muszkieterów. Zanim klikniesz następna tura, wyjdź ze średniowiecza i zacznij robić tą równoległą cifkę. Średniowiecze nam się samo zrobić, jak zrobimy czwartego... A gdzie zrobisz czwarty szlak handlowy? Czwarty szlak handlowy nam się zaraz wybuduje, bo... To może tradycja morska. Plus 100% za sąsiedztwo z dzielnicą portową to jest niezła tam. A poza tym rozumiem, że chcemy uzyskać boosta, zbudując 2 targowiska, nie? Więc tutaj jeszcze dużo czasu nam to zajmie. Tak. No jednakowoż ze względu na to, że mamy bardzo dużo portów, jak się okazało, Chalkidiki, 11 golda moglibyśmy dostać. To bardziej to średniowiecze zbustujemy. Prędzej zbustujemy średniowiecze niż... Wysieczki. Co? Chalkidiki, tak. Jedziemy. Golda czy pyk, szlak handlowy? Ja bym wysłał do pyk, bo ja się obawiam, że morskie szlaki handlowe, jak mamy wojnę z Haraldem... Nie, bym wysłała prędzej do Genewy i się już za hajsy, ale to nie jest dużo więcej, bo to są 3 golda więcej, więc bez przesady. Dobra, dajesz pyk. Daliśmy sobie te plus 2 do szlaków tych, więc fortyfikacja. Tak. Ty buduj tutaj Mordor i ciśniemy dalej. Piotr. Piotr przyszedł i powiedział: chcę od ciebie jedną saletrę. Ale dam ci golda i dam ci cukier, czyli dam ci inne amenitiesy, których nie ma. No, saletra to nie jest amenity. Ja wiem. On nam oferuje amenitiesa. Pytanie, czy nie potrzebujemy 2 saletr, żeby budować. A i tak wszędzie, gdzie budujemy jednostki, mamy tych encampment, więc chyba możemy się zgodzić, nie? Tak, no pytanie jest, czy on wykorzysta tą saletrę, żeby nas zaatakować, ale chyba nie. Na razie chyba jesteśmy z nim w dobrych stosunkach. Dobra. No to przyjmijmy proposal. I co się dzieje? Aha, mieli się kolejna tura, jest tura Kishin Jacza. Niestety teraz będzie troszkę dłużej zajmowało. Każda tura, bo coraz więcej jednostek, coraz więcej miast. Wasza ambasada to miły dodatek do naszej stolicy. To jest, dawaj. My też im wyślemy zaraz. O, ale on nas... Aha, bo coś się działo tutaj. On nas lubi, bo my walczymy cały czas. On lubi walczące jednostki. Uciekniemy, myślisz? No, myślę, że tak. Ewidentnie tutaj tylko i wyłącznie te, które na zasięgach. Erebań wypowiedział wojnę Haraldowi. Okej. Harald wypowiedział Erywaniowi chyba. Aleksander, cele. Żyć krótko, ale chwale. Lubi przywódców toczących wojnę z cywilizacjami innymi niż Macedonia. Tak. Śmieszne bardzo. Wyślij delegację. Może będziemy mieć z nim alliance przez jakiś czas. To zadeklaruj przyjaźń w ogóle. O! Super, mamy przyjaźń. Fajnie. Z nim. A czy mamy sojusze? Naukowe. Zawsze naukowe. Sojusz naukowy? W ogóle nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Zawsze naukowy i może wyślemy mu trade routa, ale to nie, jest... nie chce. On nie chce? To nieważne na razie. Piotr. Mamy ambasadę, Kishin, wyślijmy. No to spadaj. I Lautaro. No to spadaj. No to Sienakiju, jak to Sienakiju, wybierz produkcję. Dzielnica portowa nie ma co będzie nam niszczył. Czy możemy już odbudowę rozpocząć? No nie możemy, ewidentnie. Dlaczego? No nie ma tutaj przede wszystkim, a po drugie zaatakował nas znowu. Skubaniec jeden. Zobacz, co? Jak on się, teleportował tutaj? Nie wiem, co on zrobił. Masz, i jeszcze mamy kwadriemkę. Typie, tu w ciebie tak strzelimy i oczywiście na włosku ostatnim. Na ostatnim włosku. To nie jest dobra sytuacja. No dobra, no jedźmy tutaj. Nie no, tak, no co masz zrobić? Przynajmniej najwyżej w nas strzeli, a nie w miasto. Dobra, budujemy kusznika. Jednostka potrzebuje rozkazów. No, stoi. Możemy ją zupgrade'ować do muszkietera. Nice! No, mamy muszkieterów. Też dobrze było, żeby ten muszkieter nam... Wiesz co zrobił? Nie wiem. Nie mamy już pieniędzy. Zabił jednostkę jakąś. A, to może tego będziemy mogli zabić jakoś. Na przykład wejść do miasta czy coś. Jednostka bez rozkazów. Tak, ty sobie śpi, jednostka bez rozkazów, ty sobie o minturę, ty śpi. Czy moglibyśmy tak naprawdę zacząć iść tędy? Naokoło? No. Tak, zrób. A nie, bo zaraz ich będziemy i tak upgrade'owali do Pike and Shot, więc... No właśnie, ale to ich możesz upgrade'ować, bo idąc tam z drugiej strony możesz zawsze zahaczyć o te krówki i tak dalej. Możesz wejść na nasz teren, tylko że z drugiej strony też o, widzisz? I to jest wspaniała sytuacja nastąpiła. Oczywiście ten się upgrade'ował natychmiast. Ja nie rozumiem, z czego to się bierze, dlaczego to się tak bierze. O, możemy awansować naszą kwadriemkę. Możemy, a możemy tak, żeby miała więcej tego, siły? Czy chcemy docisnąć tych? Nie, bo oni tak dużo nam nie robią. No mamy 52, bo mamy te dwie jednostki w mieście, więc... A powiedz mi, a gdybyśmy kusznika... Gdybyśmy kusznika zamienili z tym... Strasznie machasz tą. Wiem. Gdybyśmy kusznika zamienili z tym typem, tylko pytanie, no bo wtedy... Czy kuchrznik nadal będzie mógł strzelać? Stąd? Tak. Myślę, że tak, ale on też będzie mógł w nas strzelić. Aha, bo chodzi mi o to, czy wtedy będziemy mogli wyjść z miasta od razu... Kliknij mi na tego typka i pokaż... Aha, no właśnie, bo pytanie jest, czy on będzie mógł wejść do miasta i od razu wyjść z miasta, zabijając tego konia. Chyba. To jest to ryzyko, które musielibyśmy podjąć. A, strzelajmy po prostu w fregatę. No dobra, no to lećmy jednym typem już do... Tak! Udało się, boż! No dobra, no to przynajmniej żeśmy załatwili tę sprawę. Idźmy tym naokoło, tak? Tak, jednym idźmy naokoło. No bo to niedoczekanie. Niedoczekanie, dobra. Okej. No co, to... Kalinka, Kalinka Maja. Teraz ja będę śpiewał. Tak, no ja właśnie przez cały czas coś podklaskiwałam sobie i tak dalej, bo to muzyczka jest taka z werwą, a teraz mam taką ciszę, wielką ciszę. Wielka cisza. Dobra, za 8 tur dostaniemy 1200 golda, co mnie bardzo cieszy. Czekajmy, aż się to stanie. Tylko w związku z tym on ma 8 tur na to, żeby pocisnąć bardzo intensywnie, więc musimy już chyba na niego iść. Ewidentnie tego nie zrobi. No, Miejmy taką nadzieję, bo zobacz, mu się po prostu materializują te fregaty na naszym porcie. Nie wiem, czy widzisz tę sytuację. One się materializują nie wiadomo skąd. Dobra, teraz tak. Moim zdaniem, jak rzucimy sobie plus 100% do premii za sąsiedztwo z dzielnicą portową, to dostaniemy więcej pieniędzy niż 6 golda z naszych trade rootów. Możemy to sprawdzić. W jaki sposób? No po prostu zobaczymy, czy nam się zmieści do plus na, w tym. Zmiast 61. No, znaczy musimy zmienić. Nie, to zmieńmy sobie i potem, tak, zmienimy sobie, kliknij w gildię. Tak, gildię kliknijmy. Tak, no tutaj zmieniamy po prostu, prawda? Wiesz co możemy zrobić poza tym? Możemy tak naprawdę zrezygnować z bastionu na razie. Tak. Ponieważ nie mamy muru. Tak. I tymczasem... Wyrzucić tę kartę. I wyrzucić tę kartę i tutaj wrzucić tą kartę z tym portem. No dobrze. To co, tak? I wtedy będziemy wiedzieć, o ile nam się to zwiększy. Tak. Zatwierdź doktryny. Dobra, zatwierdź doktryny. No trochę nam się zwiększyło. 10. Twoja biblioteka w mieście Sztokholm została splądrowana przez Imperium Norweskie. Zaraz się zemścimy na nich. Tutaj swoją drogą możemy pójść muszkieterem. Przy okazji trochę expa dostaniemy. Ty idź tutaj. Ty, mój drogi, za to. Powinieneś... No ty się musisz healować. Lecz się, typie. No ty strzelaj. Skąd on tyle fregat bierze? No, Jesus. Bo on zupgrade'ował swoje kwadrymy, które miał kiedyś. On po prostu rozpoczął. Raz, dwa. Plus 7 przeciwko jednostkom morskim. Tak, dajesz. Wybierz coś tam. Biblioteka? Dom de Esta. No tak, tak. Dystansować. Czy to było ulepszenie? Zniszcz jednostkę muszkieterami. Aha, zaraz to zrobimy. Wyślę emisariuszy. Erewań? Radio Erewań. Przecież on nie będzie tutaj. Do Genewy ciśniemy. Ciśnij, ale to ciśnij do tej Genewy, bo ostatecznie Erewań zaraz zostanie zdobyty przez kogoś. A pewnie tak. Więc jest już pod... Już nie miał murów, już był na żółto, więc myślę, że nie ma co udawać. Ajajaj. To jest bardzo, tak, sytuacje są ciężkie. O, zobacz, to jest takie śmieszne miasto. Piotr wypowiedział wojnę Aleksandrowi. Fajno, a pokaż mi w prawo tutaj na wschód. O, ta tutaj siedzi i nam kupę robi, no. O nie, coś nas jebli. No jebli nas. Potato Palace ktoś wybudował. Poczekaj. The Great Salad Bowl. Ciśnijmy go, bo dalej mamy możliwość ciśnięcia go. Widzisz, że. I to jeszcze na dodatek nam się podstawił, mówiąc: hej! Czy byśmy awansowali tych łuczników w następnej turze? Tak. Nie wiem. 8, ale... Nie, zabrakło im na ostatnim włosku, tak zwanym. No, strzelajmy. Tutaj tym. Kwadriemką naszą zniszczyłem admirała, czy zniszczyłem, przeniosło go do miasta, tak. Taka mała, taki mały jab, nab, czy coś tam. No dobra. Ciśnij, bo najwyżej będziesz mógł typków tutaj załatwić. Nim. Tak. Trochę chaotyczne są te nasze ruchy wojsk. O, i w ogóle tutaj dostaliśmy taki buścik. Przyjemny bardzo. Och. Ile tam zostało do końca 20 tur? No to może uda nam się złotą pocisnąć, Gosiaczku. Może. Co tutaj budujemy? Aha, agencję wywiadu. Dobra, next turn. Tu mam jeszcze jedną saletrę. Wasza ambasada to miły dodatek. Tak, na miły dodatek. Pozwalamy. No, to zawsze... I will allow it. Ambasada to jest 50 golda. Zawsze biorę. Wspaniale, dobry. O, zobacz, my sami przyszli się na dzidę nadziać. I tam się, nam się już tutaj... O, rycerzyk. Zobacz, rycerzyk jest w stanie przejechać przez miasto. Na wskroś. Jacy głupi ci Rzymianie. Dobra, wybudowało nam się to. No tak, rycerz. Zobacz, na wskroś przez miasto. Możesz do ruin naszego dystryktu pojechać, tak. Dobra. Ja bym chciał, żeby oni mogli strzelić i dostać poziom. Plus 5 do ataku przeciwko jednostkom lądowym. I potem grać strzał. Mhm. No i to musimy nazwać jakoś ten oddział. Orły Sztokholmu. Maczety, warany, ogony, proce, łuki. Nie, kondory ze Sztokholmu. Wspaniała nazwa. Nie, albo dobra, mogą być też orlęta, sztokholmskie orlęta. Nie? Kondory. Kondory. Śmiesznie. Ty nie możesz strzelić, ale możesz sprawdzić, cóż tu się dzieje. Czyli odesłać Stefa. Stałem mógł skąd przyszedł. Dobra. Tutaj Nuri, trochę zapomniane miasto przez nas. Ale wiesz, to mamy tak, musimy wybudować na przykład akwedukt, bo musimy go jakoś rozwinąć, dać im miejsce do mieszkania. Więc akwedukt, młyn wodny albo budować, mury średnie. 10 na 10. On jest po prostu pełen. Albo akwedukt, który da nam plus 2. Tak, albo budujemy dzielnicę wojskową i w następnym ujęciu będzie można zbudować tam baraki, które też dają mieszkanie. Albo dzielnica przemysłowa. No dobrze, niech będzie dzielnica wojskowa, nie kłócę się. Ale ja mówię też akwedukt, tak? No możemy tutaj zbudować tą dzielnicę wojskową. Dobra. Wybierz produkcję i w kawie budujemy Mont-Saint-Michel? Nie. Budujemy oczywiście arkebuzy. Nie, coś co 2 tury zajmie, bo bombardy będziemy budowali. Tak, ale to możemy zacząć budować katapultę, która nam się zmieni w bombardę, jak uzyskamy. Słuszna słuszność. A, zobacz, a tutaj moglibyśmy tak naprawdę... A nie, bo to tutaj mamy dzielnicę handlową, tak? Tak, okej. Tutaj powinniśmy coś wbudować. A to nie jest tak, że my... Przepraszam bardzo, czy możemy zanim wybudujemy tą dzielnicę wojskową, wybudować tego... jak się to nazywa? Tradera. Bo brakuje nam jednego tradera, czy jeszcze nie możemy? Nie możemy, bo tutaj cały czas za 2 tury dopiero. Aha, dobrze. Tutaj dzielnica biznesowa? Dzielnica biznesowa, koniecznie. Tutaj nie mamy żadnych tutaj port plusów. Mogliśmy tak naprawdę wybudować. Lepiej, bardziej by się opłacało. Nie ma tej dzielnicy biznesowej. Może sobie odpuśćmy te 7 tur, to nie jest aż tak. Ale no to tak, ale to dzielnica biznesowa i tak nam się przyda, bo dzielnica biznesowa nam będzie przynosiła pieniądze, będziemy tam mieć banki. No, dzielnica portowa też nam będzie przynosiła pieniądze. No okej. No dobrze, niech będzie, ale musimy kupić jakieś pole. To może, bo wtedy sobie zbudujemy, będzie adjacency bonus. Dobra. W sensie będzie adjacency bonus dla przyszłej dzielnicy portowej. O, zobacz, darmowy. Darmowy. Jak uda nam się dotrzeć. Tutaj są konie, koniuszy. Atakujemy, myślisz? Tak, tak. Tutaj w stronę naszego pacza. A gdzie jest ten warrior, który tutaj był konny rycerz? Rycerz jest, tylko jest po prostu kompletnie przezroczysty. To jest rycerz. A, nie, tu jest rycerz. Już myślałem, że nam go remis, to zostaw go, po prostu i on się ochroni. Dobrze, ci idą do przodu, a ci czekają na awans społeczny. Następna tura. No dobrze. Ja już bym chciała, żeby ten... Czy myślisz, że wminęły 3 tury i możemy wreszcie odbudować swoje mury? Bo ja się strasznie martwię tą sytuacją. Rychło w czas. O nie, nie mamy kogo zabić. Splądrowali nam... twoje państwisko. Pastwisko. A to chamy. Co? No, łyse. Dobrze. Zaczynamy tutaj akcję. Akcja jest taka, oto właśnie. Ile potrzebujecie teraz expa? Strasznie dużo. 90. To zaczynamy grindować. Pytanie, czy tutaj możemy tak odbudować te mury? Nie, nie możemy, Gosiaczku. To się nigdy nie wydarzy. No to odbudowywuj ten. Never going to happen. To zacznij odbudowywać naszą dzielnicę naukową. Ci dojedźmy ich, co? Tak, oczywiście. Nie ulega wątpliwości. Czy on ma jakiś awans? Nie, jeszcze chwila. No. Nie, ci też nie. Ci to niech się w ogóle leczą. Jednostka bez rozkazów. Ty masz stać tu. Chodź tu. ty idź tam, ty idź do góry. A jeszcze mamy tutaj jedną jednostkę, która powinna tak zaistnieć. A ten tutaj ma iść. Ten miał iść tam. Tak jest. Next turn. Dobra, ja myślę, że musimy zbudować więcej jednostek, jeśli chcemy atakować Haralda. Tak jest, no będziemy przede wszystkim pomysł jeszcze zbudować jednostki oblężnicze i to lądowe, bo on ewidentnie jest mocny na morzu, to gdzieś musi być słaby. Taka jest moja teoria na ten temat. Piotr nas lubi, bo... Zadeklaruj przyjaźń. A to już, no tak. Potępienie... A gdzie są szczegóły? A, tutaj są szczegóły. No bo... Szlaki handlowe, wysłaliśmy do nich delegację, przyjacielskie spotkanie, ogłosili przyjaźń z wrogiem, coś tam, coś tam. Piotrze, Łotrze. Możemy zadeklarować przyjaźń. O, fajna. I może jest jakiś... bo nam się w którymś momencie przydadzą sojusze. Ale tylko na chwilkę. Sojusz naukowy? Nieważne. Ale może pieniądze na hajsik, on lubi hajsik. Sojusze... Jaki? Ekonomiczny? Ekonomiczny. A i tak nie mamy szlaków handlowych do niego. No to prawda. Tak, ja po prostu uważam, że za sojusz ma się busa to bardzo tej, ale to nie musimy go jeszcze mieć teraz. Dobra. Właśnie ukończono odlewanie metalu i w związku z tym wybierzemy nową. Nową technologię i tą technologią będzie Square Rigging. Tutaj się mają leczyć. Square Rigging, powiadasz? Daj mu się leczyć. Przesuńmy tego, a nie mogę go awansować, ponieważ... Nie ma jeszcze awansu, ale czy niech się leczy? No nie, powinienem móc go na Pike and Shota. No nie możesz go na Pike... A, jejku, ja wiem, dlatego, że trzeba jeszcze jedną technologię w międzyczasie zresearchować, bo to przeskakuje. Jak to przeskakuje? Zobacz, on awansuje na Pike'mana. Ale to jest głupie. To jest głupie, to prawda, ale takie to jest. Ale głupie. Ta technologia powinna iść do tej w jakiś sposób. To jest martwa. To jest martwa technologia. Ja dlatego prawie nigdy nie gram tymi patyczakami, bo one są. Kto to wymyślił? Jesus. Firaxis. Bad design. Spichlerz czy nie spichlerz? Nie spichlerz. Krupiec, koniecznie krupiec. Ale wiesz co, czy szybciej kupiec się nie wybuduje tu na pewno się szybciej w Pyk-Pyk-Pyku albo w Kasr Ibrim. To właśnie. Na pewno. To tutaj co? Budujemy dzielnicę... To może od siadnika wybudujmy tego i wypuścimy go w prawo. 20 tur. No ale to sobie akurat trudno. Będzie się mielił. Ty sobie idź, na pewno się coś tutaj wybuduje zaraz. To bardzo fajnie, my byśmy akurat tego dobrze, wbrew pozorom, właśnie. Bo nagle nie ma kogo zabijać, jak chcemy mieć upgrade'a. Ty się uśpij, ty czuwaj i next turn. Dobra. I co? Przewija się tura, to pokaż, czy się w tej kawie zmienił ten katapiec na bombardę. Czy mi się tylko tak wydawało? Tak, już się budujemy bombardę od razu. No jak przypłynął. No. Hello. That's me. Chciałbym go wycofać, żeby nam go nie walnął. Tu może na przykład, nie? No, tu jest z widokiem, że tak powiem, na fregatę. Słuchaj, jak wsadzisz go do tej spalonej, w to spalone pastwisko, to on nie może strzelać chyba przez dystrykt, chociaż nie. Nie powinien móc. Cofnę go tutaj do naszego sojusznika, któremu musimy pomóc, by the way. O, nic się jednak nie zespawnowało. O, jak fajnie byśmy mogli to zrobić. Ale nie możemy. Ktoś wybudował Alhambrę. Zwaną Alhambrą. Dobra, szczelamy. Alhambra. Nie no, strzelaj tu. Ten to nie musi. Dobra, jak strzelimy tym, w tego to nie dociśniemy go, ale w to możemy strzelić. Nie, w to nie możemy strzelić. Tylko w tego możemy strzelić. No to strzelaj. Miecz tego? Nie, on musi. On straci turę na wlezienie, na ląd. Nie, odpłynie po prostu. Tak? Na co? Ja bym odpłynął w takiej sytuacji. Może. Masz rację. Ty byś odpłynął, ale ten komputer robi różne dziwne rzeczy. Dobra, sprawdźmy właśnie, chodźmy tam i zniszcz jednostkę włócznikami. A, to się niestety nam nie powiodło, nie? Nie powiodło nam się, ale może nam się zaraz powieść. Nie, tak naprawdę tak, to... chciałbym przejść. No, nie chcemy wejść do tego miasta, bo to jest nasz sojusznik. No. Mhm. No dobrze, ja rozumiem, że po prostu sobie pomału ciśniemy gildię dalej. Mhm. Bo tam nie ma niczego innego. Widzisz, odpłynął, mówiłem ci. Bo tam nie ma niczego innego do zresearchowania, prawda? Gdzie? W tym... średniowiecze. No nie, no ale to średniowiecze się zrobi, jak to będziemy mieć jeszcze jedną trasę. Mhm. Kupiecką. Wiesz, to produkcję, teraz. Kupiec za dwie tury będziemy mieć średniowiecze. Targowiska też teoretycznie nie wiesz. Dobra, Bombarda, Karawela, Pike and Shot. Pike and Shot może. Bo on to koniki sobie ten... Ja bym tego... Zobacz, otwórz tutaj... Jednostki broniące w obrębie miasta zyskują plus 5 siły bojowej. Awansujemy typa. Ale popatrz, bo jeszcze możesz mieć to... Tylko że miasto zyskuje dodatkowy atak dystansowy na turę. I wtedy to miasto może strzelać 2 razy z encampmentu i 2 razy z murów, jeśli jakby. No nie mamy murów. No ale encampment. Czyli w naszym przypadku na razie opłaca się... No tak, to jest racja. Chyba żebyśmy sfast-trackowali do tego, nie? Plus 25 do siły bojowej przeciwko przeciwlotniczych atak. To już jest za 100 lat. Teraz to, a zaraz będziemy mieć drugą, prawda? Dobra. Pyk, szpieg nam się wybudował z jakiegoś powodu. No, szpieg nam się wybudował, dlatego żeśmy zbudowali tą instytucję. No, gdzieś, Bruksela? A nie chcemy go wysłać do instytucji zwanej Skertismo. Tu? Mhm. Chcemy. Potwierdź umiejscowienie. Ty, typku, chcesz strzelać tu. W to. No, nie ma tu nie mamy zasięgu, jak wyjdziemy, to on nas rozwali, nie? No, tamtym typem nas rozwali. No tak, to trzeba by było zobaczyć, co tam się w ogóle czai za ten Fog of War. Tu, a tym chodźmy tutaj, może od tej strony załatwimy kogoś. O, tam jest taki żołnierz, tam jest jakiś taki horseman, którego można spróbować. Gdzie tu? Mhm. No chodź, pójdziemy tam tym naszym muszkieterem. No idziemy właśnie. Tu. Ten niech idzie tam. Next turn. To, oczywiście używam jakiejś niewłaściwej nazwy, prawda? Powinien być jakiś Arksobuzer, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. Dzień dobry panu. Daj mi więcej golda. Nie chcesz? Jakbym to skasował. Ile on tam chciał nam dać? 6? Powrót. Dobra, przyjmujemy? Tak. Przyjmij proposal. Mamy w ogóle jeden składnik, że tak powiem, więcej. Jaki składnik więcej? Nie, bardzo niedobrze się zrobiło. Znowu nam się zmaterializował ten cel zwycięstwa. O! No, dobry. Nice. 1600 golda. Haha, będziemy kupować rzeczy. Okej. I dostajemy 4 punkty. Nice. Teraz tak. Tak. Dajesz go. Tu. Słuchaj, najpierw Gorigon. No, może tak. Bo my chcemy po kolei. Strzel najpierw... Teraz tymi. No ja bym najpierw zrobiła z miasta, potem z łuku, a potem... w sensie potem z tego, a potem na końcu z tych naszych tak. To nie ma znaczenia. Oczywiście. I co z tego wyniknie? Nic. Nie, no on się zupgrade'uje. Targowisko, no. To już, wiesz, nie ma znaczenia. No, targowisko to jest gold dla nas. Wybierz produkcję. Gold, tak odbuduj dzielnicę portową, nie odbuduj bibliotekę. A może powinniśmy zacząć budować kusznika jedną turę. No dobra. Jednostka bez rozkazów. On strasznie produkuje tych lekkich jeźdźców. Może ma jakieś... Coś ewidentnie ma jakieś miętę do nich. Może ma też boost. No to dobra. O, nice. O, dzień dobry. Fajnie, że żeś tu przyszedł, był. Jednostka bez rozkazów. Miecznik się leczyć. To jest jakieś po prostu Navy Seals. Mhm. Czy potrzebujemy zbudować buildera na przykład? Już dawno nie budowaliśmy. Nie chyba. No to no. Next turn. Dobrze. Czy nam gdzieś idzie taki ten... On chce pokoju oczywiście, bo przegrał już sprawę. Daje nam 120 golda na co turę. No ja rozumiem, tylko że on się trochę przestraszył nas. Zdaje się, nie no, odrzucamy propozycję tak, oczywiście. Tak. Jak chce nam dać peace proposal, to znaczy, że w każdym momencie możemy zawrzeć z nim pokój. Czyli jesteśmy w ogóle, że tak powiem, my jesteśmy tą stroną, która teraz... Ale można tylko jedną jednostką strzelać w mieście, więc musimy i tak to przenieść. My jesteśmy tą stroną, która, że tak powiem, ma przewagę teraz. Tak jest, teraz dojedźmy go tu. Och, i... Nice. I co, możemy produkować? Co możemy produkować w tym miasteczku? Najpierw tutaj, w pyku. Bombardę. No bombardę. Bierz produkcję tutaj. Biblioteka, czy... A czy nam się... nie odhaczyły nam się te mury cały czas? Nie. No bo nas atakował. No, jednostka bez rozkazów. Fortyfikacja. Może żeśmy się... No to i tak 3 tury musi być, więc nie wiem czemu myślałeś, że tak będzie. Nie wiem, bo już się pogubiłam, ile tych tur było. No rozumiem. Jednostka bez rozkazów. Wy się leczcie. Tak. Ile nam zostało? Jeszcze nie ma czerwonej, to jeszcze mamy dużo czasu. Jeszcze może będziemy mieć złotą. A gdzie mamy tego patyczaka? On tam się dziś leczy w krzakach. Tylko go nie widać. Jakiego patyczaka? No, Pike'mana. Tu jest. Więc on może nam tutaj pomóc, dopomóc. Tu on się zaraz upgrade'uje. Jednostka bez rozkazów, kupiec, proszę bardzo. W Sztokholmie? Czy mamy kupca w Sztokholmie, czy nie? Nie. Genewa. Wow, 7. Kazań. Jen go przerzucił do Sztokholmu. I tutaj wysłał go gdzieś? I ze Sztokholmu wysłał go gdzieś, bo w Sztokholmie nie ma... Albo do Kawy bym wysłał, bo z Kawy też żadna droga handlowa nie idzie. Nie. To jest przypał, bo tutaj jest nasza produkcja wojska. Więc dobrze było, żeby one miały przyspieszony sposób przemieszczania się. Dostaliśmy... Udało ci się zlikwidować morską jednostkę nie należącą do barbarzyńców. Otrzymujesz punkty epoki. 6 punktów nam brakuje i mamy 15 tur, więc... Ale to była dobra decyzja, że wybraliśmy ten... No, to dobrze zdecydowałaś, tak, masz rację, miałaś... Ewidemont. Chodźmy na nich. Musimy tutaj pocisnąć, tu się chleczymy najpierw. Ale mamy golda nagle dużo. No, to jest takie... Człowiek szaleje zupełnie. Będziemy się upgrade'ować wszyscy. No, będziemy. Miejmy nadzieję, że nam nikt nie zrobi krzywdy naszemu rycerzykowi przed upgrade'em. O, zobacz, oczywiście, przyjechało ich 120 w tym czasie. Taktyka wojskowa. Dzień dobry, dzień dobry. Zmień doktryny. Możemy teraz przemyśleć, jakie chcemy. To ja nie wiem, czy tak spełnia swoją rolę. A premię do przedzielnicy przemysłowej. Widzę, że ci się uśmiechnęła. No wiadomex. Herbatka. Jest pita. No, wiesz co, ja to jestem jednak... 30% do produkcji w dzielnicach wojskowych i w budowlach tych dzielnic. To super jest moim zdaniem, jeśli chodzi o wojnę. No w tym sensie, że możemy to tak, możemy to pocisnąć. Ja bym też oczywiście chciała wrócić do bastionów, bo tylko musimy odbudować nasze nieszczęsne mury. Dobra. Bo te bastiony wzmacniają mury we wszystkich naszych miastach, a nie tylko w Sztokholmie, których nie ma. Przeciwko podczas obrony przed atakami dystansowymi. Zbroja końska. No dobra, dobra. To jest ta zabawa, którą prowadzimy. Update, zwany upgrade'em. I co, chyba trzeba powoli zacząć maszerować. Tak. No żeby... As we go marching. No. Trzeba mu to wojsko trochę zdziesiątkować. A budujmy też oblężniczą taktykę. Możesz taktykę oblężniczą też... A, to. Mieliśmy ożaglowanie rejowe, czy ożaglowanie rejowe? Zróbmy ożaglowanie. Wybierz ideę. Średniowiecze zaraz dostaniemy. Tak. Zreformowany kościół nie. Służba dyplomatyczna? Służba dyplomatyczna. No i tę służbę dyplomatyczną będziemy mieć o połowie mniejszą, jeśli będziemy mieć jakiś alians. Jak teraz wyślemy kupca, to powinniśmy już móc... O właśnie, będziemy mieli chyba więcej techów. Czy chcemy się przedzierzgnąć na eksplorację, na Republikę Kupiecką, czy dobrze nam jest z monarchią? Dobrze nam jest z monarchią teraz. Dobra. Bo ostatecznie nam są potrzebne te wszystkie czerwone kartki. A możemy zacząć humanizm? Możemy. Caper. Ale ty rozumiesz, że służbę oblężniczą wcześniej zresearchujemy. Służbę oblężniczą? No, wiesz o co chodzi. Wiem o co chodzi. Bo dostaniemy za to też punkta ery, jak ją zresearchujemy. Era Skora, a myślę, że będziemy mieć zaraz alliance z kimś. To co teraz? Taran? Ale jestem żartownisiem. Młyn wodny? Nie da się murów jeszcze. Nie. O, wiem, że ty masz fiksację na temat. Mam fiksację na punkcie murów. W ogóle... To zacznijmy naprawiać dzielnicę portową. I proszę bardzo, dzień dobry. Awansuj go. Tego? A nie lepiej któregoś z naszych wspaniałych typków? W sensie akwakultura czy świetna logistyka. A gdzie jest jakiś... Od nauki jest pan Pingala. I pan Pingala jest taki, że on nam się przyda w późniejszych epokach, bo będzie nam miał duże przyspieszenie do produkcji wysyłania rakiet w kosmos. Rozumiem. No to chyba trzeba go zacząć awansować. Albo tego. Zobaczmy, co on ma. Plus 20% szlaki handlowe, rozrost miast. No to wszystko i tak wysyłamy do pyk, to by się przydało. No to awansujmy sobie, świetna logistyka. Oj, 2 mamy w ogóle. Plus 1 produkcji naturę z każdego zasobu strategicznego w mieście. Ups. To jest zasób strategiczny? Nie, to jest dodatkowy. Nie, zasób strategiczny to jest na przykład żelazo. Koper albo coś takiego. Tak. Ale wiesz co, no ewidentnie nam nie jest potrzebne tutaj żelazo w tym konkretnym mieście, bo mamy już encampment. Tu jest do produkcji w ogóle tych dystryktów. Więc to jest spoko. Planowe przedsięwzięcie mówi o tym, że potem można budować parki w ogóle. Z nim. Z nią to można ją umiejscowić w jakimś city state. A jeszcze jest Rejna, która ma plusy do tych do mieszkańców. No Rejna jest do zarabiania w ogóle pieniędzy. Dobra. Wow. No widzę, że ci się oczka zaświeciłeś na ten gold. Tylko gdzie byśmy ją umiejscowili? No, w sendingu? W jakiejś portowej, bo ona ma też plusy do portu. Więc mi się wydaje, że do portowej. Jest kawa, ale mamy dwa, na południu mamy 2 portowe miasta, które nie mają żadnego typu. Tu? No, albo obok. To? No moglibyśmy w sumie. Dobra, to zróbmy tak. Gubernatorzy, Rejna i idź do... Jak się nazywa to miasto? Kasr Ibrim. Przydziel. Jednostka bez rozkazów to jest nasz kusznik. Wy się już ruszyliście, wy jesteście awansowani. Dobra. Na pewno nam powiedzą, jak nie będzie. No. Wiadomo, co chcę powiedzieć. Na pewno nam przypomną, jeśli czymś się nie ruszyliśmy. Uśpienie. Pyk, next turn. Następna tura. Ona jest za 4 tury, będziemy mieć już pierwszą bombardę. W końcu chyba nie wybraliśmy nic. No nie, to właśnie się skończyło, bo się zbudował, bo wysłaliśmy ten. Barwnik. Barwnik za jedwab. No dobra, a z przewin czy da się od razu, czy da się alians zrobić od razu? Czy nie, nie da się aliansu, to trzeba by było... Nie, no dobra. Ale ma dużo miast. No, no, bo on podbija dobra, miasta. Przyjmij propozycję. Tak, dobrze jest być z nim w dobrym stosunku. O, ktoś nam ukradł. Ukradł nam ktoś technologię. No. Wysłał nam... Zatrośni. O, chodź, zaciukamy go Pike and Shotem. Albo tym. A, no tak, tak, dobrze, dobrze, słusznie. Udało się wreszcie dostać nice. O, tutaj i tak byśmy... No nie, no chwilę to by potrwało jednak, bo musimy przez rzekę tak i w ogóle. Przez może lepiej nie atakować. Że co, zabierzmy mu tego budowlańców, no. O, zobacz, jakie miasto fajne, oddalone od wszystkich innych miast norweskich. Czyżby to był nasz następny cel? Te? No, no. Tam są. Przestałby dojeżdżać naszą Genewę. Dzień dobry. Okej. Wy się już ruszyliście, moi drodzy. To z kim idziemy? Ty idź tam. O, najważniejszy taran. Ktoś tutaj jest złośliwy chyba, nie, co? Ja w życiu nigdy nie byłem złośliwy. Nie, to jest taki poczciwinka. Sobie zagraliśmy a kukuk kwadrienką, ale już niedługo to będzie ten, nasza jedyna fregata, flota składająca się z jednej fregaty. Ale wiesz co my możemy zrobić, co zapomnieliśmy zupełnie? Zupgrade'ujmy naszą galerkę na karawelę. Otwórz propozycję. Co ty na to? Co? W mieście na południu, tu? Nie, w mieście na południu mamy takie i możemy ją zupgrade'ować na karawelę. Możemy, o nice. I możemy sobie potem nią podpłynąć. Wiesz produkcję. Stajnia może, bo nie mamy plusów w ogóle do tych. Dobra. Jestem za. Nasze 40 minut, słuchaj. No to chyba już będziemy kończyć. Pyknęło nam. Tak nam, proszę Państwa, pyknęło. O, zobacz, my na górce, on na bagnach, zjeżdżając w dół, ciupniemy go. Ha! się sam podstawił. Tutaj był. Remis, coś tam, to na razie się tagujmy. A ty jesteś do tego, żeby właśnie grać. Oj, coś czuję, że Skatizmo to jest miasto, które zdobędziemy. A zatem jest to również miasto, które nas oleje. No i zobacz. Ja chciał awansować tę jednostkę bardzo. Brakuje nam 2 strzałów. Ty nie możesz na razie. To też nie mamy jak. Wy sobie idziecie, prawda? As we go marching, marching. Ty idź tutaj. Ja trochę jestem załamana, że po prostu to było tyle i on znowu znowu nie udało nam się odbudować murów w tym cholernym Sztokholmie. No, to jest jakiś dramat. Ja nie, ja to przeżywam bardzo. To jest dramat, no. To jest dramat. Ty co chcesz robić? Zdobycie danych. Na początek, zawsze. Powoduje, że będziemy później, następną rzeczą będziemy kradli pieniądze. Bardzo przyjemnie. Next turn. Jednostka bez rozkazów. O właśnie, to jest to, o czym mówię, że zawsze nam przypomną, jak zapomnimy. Tu, do przodu. Ciach. Next turn. Dobra, to co, chyba ostatnia tura, nie? Tak jest. Twój delegat Kalisi dowiaduje się, że cywilizacja Rosji wykorzystała kozaków w celu usunięcia obozu barbarzyńców. No, wiemy co to znaczy. Gdzieś się barbarzyńcy pokazali. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco, Gorigon i Małgosia. No to na razie.